historia jest banalna, bowiem nasi koledzy, znajomi, którzy pracowali za granicą, między innymi w tym mieście, pracowali przy remontach i pewnego dnia, kiedy pracowali przy przeprowadzce, pani, która przerabiała dom, przygotowywała go do remontu, postanowiła wyprzedać wszystko i na wyprzedaży takiej garażowej został on wtedy zakupiony. Za kwotę śmieszną 20 funtów. Do mnie trafił w ten sposób, że interesuje się takimi rzeczami, które są stare, które mają sentyment, które są wyjątkowe i czasami udaje się zakupić coś takiego. W tym wypadku jest to wyjątkowa rzecz, która naprawdę podbija nasze serca w tej chwili. Działa. Sama historia, która jemu towarzyszy, jest może i banalna, ale bardzo, bardzo taka sympatyczna. Może to, że 43 lata przestał w jednym miejscu, dokładnie przestał w spiżarni na półpiętrze starego domu. I to jest takie wyjątkowe, bo kto ma rower, który kosztował na tamte czasy trochę pieniędzy i na nim nie jeździ albo go nie korzysta, więc z niego nie korzysta, więc to jest historia. To jest ciekawe, to jest urzekające. Na samym początku wystawiłem go za kwotę 10 tysięcy na Allegro. Chciałem go sprzedać, myśląc, że jest to jeden z wielu takich, ale okazało się szybko, że tak nie jest, więc aukcja została w ostatniej chwili wycofana. Cena została podbita na tamtą chwilę, z tego co pamiętam, 6,5 tysiąca. Tak, została taka kwota proponowana przez pana z Nadmorza, chyba ze Szczecina, za tak wyglądający rower. Oczywiście on był w połowie niepodkrywany, nawet nie wiedzieliśmy, z czym mamy do czynienia, ale jako ciekawostka to takie coś miało miejsce. Model jest to uniwersal, wyprodukowany w roku 1967 przez firmę Zjednoczone Zakłady Rowerowe, która powstała w 1948 roku. Jest to pierwszy w historii motoryzacji rower składany, robiony u nas na licencji dla Wielkiej Brytanii. Jest to jeden ocalały w takim stanie rower, który został wyprodukowany, wywieziony za granicę i tam w 1968 roku kupiony. Przeleżał tam jakieś, myślę, że 43 lata, zanim z powrotem wrócił do Polski. Dokumenty, które posiadam, jest coś nietypowe, więc to jest dowód zakupu tego roweru z 1968 roku, 13 marzec, w jednym z angielskich sklepów został zakupiony za 20 funtów. Więc jest to rzecz, która nie zdarza się naprawdę często, wręcz bardzo rzadko. Do tego też dokupiona później instrukcja obsługi roweru z 1963 roku, która była dopasowywana do wielu uniwersalnych rowerów tego typu, na podstawie której możemy stwierdzić, gdzie został wyprodukowany, w jaki sposób można o niego dbać, jak go zabezpieczyć, zakonserwować, żeby przetrwał tyle lat, co w tej chwili. Status uzyskałem w roku 2012, dokładnie 21.12.2012 rok, przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu. I taką kartę ewidencji ruchomego zabytku uzyskałem, na potwierdzenie tego mam wpis do rejestru, który jest potwierdzony wieloma pieczątkami, obowiązkami, pouczeniami, które muszę spełnić jako posiadacz takiego właśnie zabytku narodowego. Nikt poza ludźmi, którzy go pakowali i ludźmi, którzy go wyprodukowali, nikt go nie widział w całej kazałości, bo nigdy nie był rozpakowany. Musiał być przygotowany do sporządzenia karty pojazdu, tak zwanej obowiązującej u nas w Polsce, która została wykonana w 3 egzemplarzach i musiał przypominać formą rower, więc został częściowo rozłożony przy użyciu 3 ludzi, którzy próbowali go rozłożyć, także nie było łatwo. Każdy element, który znajduje się tutaj na tym rowerze, poza mocowaniami i deską, na której on spoczywa, jest oryginalny. Papiery w większości nie zostały odsłonięte, poza tym, że było potrzebne nam pokazanie jego szczegółów, które są widoczne, więc w tych miejscach papier został poluzowany.
ale wszystko tu jest oryginalne, wyprodukowane w 67 roku, nigdy nie używane. Powietrze tak, jest tam oryginalne powietrze od 45 lat, także możemy troszeczkę go opuścić, żeby poczuć ten powiew. Wyjątkowość jego polega na tym, że był to rower robiony tylko i wyłącznie na zagranicę, więc tak zwany model deluxe, który nie był osiągalny w naszych czasach na naszym terenie, mogliśmy go sobie sprowadzić z zagranicy. Tutaj odpowiednikiem jego był polski Karat, który powstał troszeczkę później. Można było go kupić. Oczywiście nie był wykonany z takiego, z tak jakościowo dobrych produktów, jak tutaj mamy, ale jest to pierwszy rower składany, który dał początek wszystkim rowerom w historii Polski, więc później w roku 71, 2, 3 zaczęły powstawać Wigry, Jubilaty, Sokoły i tak dalej, szereg różnych rowerów na bazie właśnie tego. Więc jest to rower, który na licencji angielskiej został zrobiony u nas i z tymi samymi wadami technicznymi, które posiadał, więc ten rower, który na bazie którego robiliśmy, był to rower Biggerton. Więc angielski pierwowzór wszystkich rowerów składanych. Mamy tu do czynienia przede wszystkim z jakością wykonania, jeżeli można było taką nazwać. Produkty, z których jest wykonane, nie były, nie wiem w ogóle jak można to nazwać, nie były gorszej jakości, bo czegoś takiego kiedyś nie było. Kawał metalu był kawałem metalu, został pięknie wykonany, zrobiony na przykład tego, że niewiele rowerów jest, które przetrwały taki okres czasu, mimo że on nie był użytkowany, ale ani rdza, ani różnego rodzaju przeciwieństwa mu nie zaszkodziły. Mimo że stał w wilgotnym miejscu, bo stał na stryszku przez wiele lat. No mnie zaskoczyło to, że jest w ogóle tam pompka, a tym bardziej model Deluxe charakteryzował się tym, że jest pompka, jest ona minimalna, więc takie pompki spotykamy dopiero współcześnie, a w latach 60. taka pompka była czymś wyjątkowym. Raczej pompki miały swój rozmiar i mieściły się pod ramą całego roweru, a tutaj mamy do czynienia z pompką naprawdę małych rozmiarów. Aczkolwiek jest zapakowana, widzimy ją tylko częściowo, nie jesteśmy w stanie jej odpakować, bo nie będziemy psuć egzemplarza. Co dalej z tym rowerem? No historia roweru będzie taka, że zbieramy informacje na stronie internetowej. Jest stworzona internetowa strona po to, aby jak najwięcej informacji na ten temat uzyskać i żeby można było się jak najwięcej tym cieszyć. Docelowo chciałbym, żeby trafił do polskiego, naszego warszawskiego Muzeum Techniki, Sztuki i Techniki. Także mam nadzieję, że kiedyś nam się to uda.